Halo, rozpocznę nagrywanie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Ellengradu, odcinek siódmy. Najprawdopodobniej. W dzisiejszym odcinku wreszcie kosimy ten upragniony rzepak i będziemy robić orkę na pol numer 4. W sensie orkę... tak to wygląda na mapie już, tu już tyle mam zrobione, zaorane. To będziemy orkę robić tego. No i jak... starczy czasu... to jeszcze weźmiemy sobie wapna, ale nie mam chyba sprzętu do wapna. Tak mi się coś wydaje, że chyba sprzętu do wapna nie mam. Dlatego wapno odpada, więc się tylko żniwa i końcówka orki będzie. Bo te żniwa dosyć długo zejdą. Bo to jakoś małe pole nie jest. Kosiłem się tym John Deere'em, więc fajnie się nim kosi. U Zbycia na serwerze. Oj. Kamień. Dzisiaj, czyli... któryś jest? 5 stycznia. Żeby nie było. Dzisiaj jest 5 stycznia. O, to pole będziemy orać ten kawałek. Czwórka jest przygotowana pod wapno. Gdzie do robienia wapna musi być. Ten teren trochę muszę tu wyrównać. Podgładzić jej kuczko. Ale to jak zabiorę całe pole. Bo nie chcę, żeby czasem przypadkiem się uprawy zniszczyły. No, ale jednak chcę poczekać. Tu przy tym asfalcie, gdzie teraz jadę. Jest taka jedna górka dziwna. Właściwie też się zastanawiam, jak to mi się udało siewnikiem zasiać. Tylko nie wiem, gdzie ona jest dokładnie. Tam gdzieś z przodu chyba jest taka górka. Więc będę się to lekutko wygładzić. No to jest ładny hektar tego rzepaku, jakby nie było. Więc mniejszego kombajnu już kupić nie mogę. Tutaj na moje. O, tu jest ta górka przede mną. Na zakręcie, jak widać. No bo może i nie widać. Tu jest ta górka, zaraz kaderem za nią zahaczę. O, tutaj w tym miejscu. Jest taka górka dziwna. Powiem wam, że ten rzepak... au. Co, nie da się GPS-a pod takim... Kurde, ja też źle pojechałem, bo ja powinienem prawą stroną tej strony jechać. A dlaczego prawą? No bo prawa... bo prawa jest chudsza. I nie ma tego całego napędu. Helera. Tak jak z lewej strony. Dlatego z prawej strony by większe szkody były. Po prostu jest mój błąd z tego, że trochę za blisko zasiałem to, więc będzie trzeba to poprawić. A czy jak jest skoszone, to nawet... nawet spoko to wyglądało. Że dało radę headerem przejechać. Nie sprawdzałem tego jak coś. Więc za to przepraszam. Ale najwyżej lekko więcej trawy... no wiecie, trochę trawy się domaluje i będzie fino. O tak, tutaj w tą stronę sobie GPS-a ustawię. Żeby równo kosić. Dobra. I teraz się cofnę. No bo nie będę tam jechał aż do końca, żeby zawrócić się. Tylko się cofnę kawałek. Bo 3 razy szybciej mi to zejdzie. Zaraz sobie zobaczymy cenę i promocję. Żeby nie było, nie sprawdzałem tego przed odcinkiem. A może kiedyś sprawdzałem, jak przebijałem dzień, ale nie pamiętam. I teraz ceny. Ale myszka jest wyklikana, tak. O 968 to jeszcze rośnie pszenica. Rzepak za 2000. Czemu czas na 2 leci? Daj chociaż na 5. Rzepak za 2000 jest. Jeszcze rośnie, więc jak będzie tak z 2200, to myślę, że będzie można handlować. Na pszenica tak 1200.
tak 1200-1300, coś w tych granicach. O, i prawą stroną ładnie to jest docięte. Wiem, powinienem tu jeszcze ten poprzeczniak wyciąć. Zaraz go wytnę. Spokojnie, zaraz go wytnę. Tylko przejadę ten przejazd. Żeby tutaj te krótkie, powiedzmy krótkie, mieć wycięte już przejazdy. I tutaj sobie zrobię jeszcze jedno kółko. Albo przejadę tam i wrócę tutaj nad kamieniem. O, właśnie, to jest dobry pomysł, żeby tu nad kamieniem wrócić. Bo to tutaj zjeżdżamy, też trzeba będzie kiedyś jeszcze jedno poprzeczniak wyciąć. W przyszłości. A to na spokojnie, to na spokojnie. Dam radę. Rzepak jest za 2000? Bardziej rzepak teraz interesuje. Jest 2001, dobra. O, także pod koniec odcinku, jak skoszę to, może jeszcze uda się... Co się uda? Kombajn zwrócić. Trzeba go wreszcie zwrócić. Trawę trzeba będzie nawieźć jeszcze raz. Więc roboty jest na tych seriach, jakby nie było. To roboty jest dużo. Kurczę, nie wiem, kiedy ten odcinek leci. Muszę zobaczyć na mój grafik, czyli YouTube. YouTube. No, szybciej się YouTube włączaj. Dobra, włączył się. Co to za dwa powiadomienia? Trzeba szybko zobaczyć. Może jakiś komentarz? Nie, nie. Twój kanał. Wideo. Zarządzaj filmami. Czy ja mam jakiś film na jutro? Dobra, mam. W sensie na czwartek mam. Na piątek nie mam. Więc chyba tego na piątek wypuszczę. Mi się zdaje, że chyba 22 na piątek wypuszczę. Czy na sobotę lepiej? Kurczę, no nie wiem. A na sobotę bym wypuścił wtedy najwyżej Feldrum, bo Feldrum też muszę nagrać, bo mam przygotowane wszystko. To jest najgorsze u mnie, że ja mam wszystko przygotowane. Wszystko przygotowane mam pod odcinki. Tylko nie ma kiedy go nagrać. Czy Feldrum to mogę sobie w piątek od rana nagrać, bo mam cały piątek wolny, tak? Więc czas do nagrywania mam od 8 do 16 tak naprawdę. Więc tylko tam jakieś między odcinkami, tam jakieś godzinka przerwy, żeby nie było. Odpocząć sobie trochę od gadania. I wtedy można cisnąć dalej. Jak już będzie czwórka, pole moim. Znaczy jest moim polem, żeby nie było. Tak już będzie kombajn kupowany, to już będzie ciekawie się tu działo. I zamiast busiera będzie Deutschfark. Kurde, sorry, wygadałem się, który będzie kolejny ciągnik. No skoro mam Deutschfark 7 serii, no to musi być Deutschfark 8 serii, tak? Bo tutaj na tej mapie stwierdziłem, że lecę w Deutschfary, bo mi się podobają. Dlatego lecę na tej serii w Deutschfary. Na innej serii Deutschfara nie wiem, czy zobaczycie. Na Hoytbeleren na pewno chcę dużo w Masaje iść, bo Masaje jest dużo. Bo jest 6000, 7000 model, 8000, więc Masajów jest dużo. Co mi się podoba. Największy 400 koni. Ten 8737. O, dokładnie. O kurde. Fajnie by było, jakbym Żyda nie robił, nie? To tak na marginesie. Tutaj jest spoko nawet obcięte. Ale widzę, że też z prawą stroną tak na styk przechodzi tutaj koty z jeżalni. 9 ton. W zasadzie to teraz głupotę zrobiłem, że tu pojechałem. No, głupotę zrobiłem. Bo mogłem przejechać się na gospodarstwo. I się wysypać na tego Lindnera. No dobra. Bo Lindner ma tylko 8 ton przyczepę.
Dojadę do końca, dojadę do końca, dobra. Na łące. No kurczę. Ale powiem, jak ma 10, to on już, to już ma ciężko zawrócić. Dobra, nie będę tego dokaszał tych 100 kilo, bo to nie ma sensu, bo i tak to na przyczepę nie wlezie. Przyczepa ma 8 ton. I teraz robimy taką magię, już 10 minut prosimy jak coś, że przyjeżdżam tutaj, w to miejsce, dokładnie w to miejsce, zawracam, wycinam ten klin nad kamieniem tu i koszę po długości już normalnie. To prowadzi najlepszy plan. Zrobię mu przejazd. Myszka już nie klika. To mnie irytuje. GLW to jest dobre. Stwórz pracę. Dostarcz do GLW, o dobra, na F1. Osiem ton i ogień. Powinien dać radę, powinien dojechać do asfaltu. I o, da radę. To jest mądry pracownik to. Dobra, już znalazł drogę na asfalt, to jest dobrze. Dobra, tu kej. Dobra, jadę do końca jednak. To się jakoś wytnie. Muszę ten klin teraz tam góry wyciąć nad kamieniem, tam gdzie byłem przed chwilą. Na dwa razy poprzeczniakiem i wystarczą, to jest 14 metrów, 15 metrów. Dobra, tego Żyda co zrobiłem, to poprawię. Tego też wezmę. No i dobra, i elegancko, i jedziemy dalej kosić. 19.55 zacząłem mogę odcinek, to wiem, bo sprawdzałem na zegarze w prawym górnym rogu. Dzisiaj jest 5 stycznia, jak coś. Więc tak, fajnie to idzie. A muszę niestety na dwa razy to wziąć. Chłop się chyba wysypuje, jak mi się wydaje, bo nie widzę go na mapie. Jo, wysypuje się. Więc on tutaj zaraz przyjedzie. W ogóle zapomniałem, że w tym kombajnie mogłem 8 ton tylko sypać, i kosić. To, no, no. W sumie to jest trochę źle powiedziane, że mogę tylko 8 ton kosić. W sensie mogę nasypać pełen zbiornik, ale to nie ma sensu. Jak przyczepa i tak ma tylko 8 ton, no to... Ja wolę te 8 ton sobie wykosić, nakosić, o nie wykosić, tylko nakosić, 8 ton. Wysypać się na przyczepę. Niech chłop sobie jedzie już na skup po prostu, nie? Niech chłop sobie jedzie na skup już. I w międzyczasie ja sobie koszę drugi zbiornik i tak to sobie mniej więcej idzie. Bo rypać do 10 ton to też nie ma sensu. Bo wtedy i tak dwie tony zbiorniku zostają i tak. Więc no. Więc nie wiem jaki to jest sens. Coś klik. Dobra, mam odcinek na jutro, to najważniejsze. A kurczę, miniaturka. Trzeba będzie ją zmienić.
Na piątek tego rzucę, żeby nie kutabanić go na dysku. Na sobotę Felsbrun. Na sobotę Felsbrun. Czyli na jutro. Tak, bo dzisiaj jest piątek, czyli na jutro. Na jutro Felsbrun. Na niedzielę Hoyt-Bellerón. Na niedzielę Hoyt-Bellerón. No a na poniedziałek już chyba będzie 15 coś, co jest 15. Czech Valery nie chyba. Chociaż nie wiem, co mi się uda nagrać. Może Czechy mu się uda? Chociaż nie wiem, czy chce mi się Czechy. W sensie może PGR ci uda nagrać, ale to raczej nie. Nie wiem, wątpię, zobaczę. A jak nie, to może jakaś nowa seria wleci z 15. Taka mini seria. Teamlapsów. Na zasadzie rozwijania się. Też będzie ciekawe. Znaczy moim zdaniem ciekawe. Znaczy tak będzie, no to już... 2023. Kurde, fajnie się to nawraca. Powiem wam, że robota idzie na tym polu fajnie. Podoba mi się to pole. Jak już te długie są wykoszone. Powiem wam, jak te długie są tutaj wykoszone. Tutaj na górce. To już idzie wtedy raz, dwa to nawracanie. Tak jak widać, cyk, cyk i już kolejny przejazd. Fajnie to idzie. Sprawnie. Jedenaście, tam było 5. Czyli mamy jakieś 16 minut koszenia. No, czyli zawsze w odcinku, jak będę miał ten header, to będzie mi zajmować. Jak to, chyba, że to będzie pszenica, no to już mi nie zajmie tyle czasu. W sensie, nie zajdzie mi tyle czasu, tylko trochę więcej już. Nie trzeba poświęcić na to czasu. Ale myślę, że tak 20... maksymalnie 25 minut. Już pewnie te 25 będzie bardziej realne, no bo 4 minuty nie uda mi się tego skosić. Bo zaraz będę miał zbiornik. Więc myślę, że te uczciwe 25 minut koszenia. No dobra, nie może nie 25, ale tak 22 minuty myślę, że na pewno. Na tym polu jest do roboty. No, godziny fajnie się nabijają w CS-ku. Żeby nie było. W CS-ku, farmingu, co ja gadam o tym CS-ie? Bo się spojrzałem, że kolega gra w CS-a i... się spojrzałem na ten, że ktoś tam gra w CS-a i tak jakoś mi wyszło, że powiedziałem CS, a nie farming. W ogóle czekam, aż w tym roku wyjdzie jakaś fajna mapa. Najlepiej jakby to wyszło na przełomie marca. Wtedy już będę bardziej rozwinięty na M-Creeku. Ogólnie na tych podstawowych pierwszych mapach będę fajnie rozwinięty już. No bo tutaj już wleci drugi dojśmar, to też już będzie fajnie. Już krowy robią mleko, to też jest kozak. Krowy dają mleko, to już jest kozak. Ja bym musiał kiedyś zobaczyć, czy ta większa obora by mi weszła. Zwierzęta. No, wlezie na luzie. Tylko ten warsztat by trzeba by wywalić i wejdzie. Dobra, więc Esosito. Dobra, już mam 8 ton. Więc idę po Lindera. Muszę go sobie szybko zwolnić. A bo on tutaj zaczął, tutaj skończył. Tam mu zaraz ten GLW ustawię. Znaczy on sobie sam ogarnie trasę. A ja sobie dokoszę tą końcówkę z rzepaku. I zobaczę, jak tam cena rzepaku. 2030 jeszcze rośnie. Pszenicy mam chyba 30, no 39 ton. Rzepaku mam 16 już ton.
Ponad 16 w sumie. O, i elegancko. Stwórz pracę. Lintrak dzielu, zapędzanie, dobra, zacznij pracę. Wszystko jest ustawione już nawet. No dobra, jedziemy. Tutaj akurat drogę miał blisko, więc fajnie tutaj wyszło z tym. Na razie jeszcze nie. Ale myślę, że w przyszłym sezonie. Właśnie, promocję miałem wam pokazać. W sumie sam jestem ciekawy, co to jest. O! Arkusin jest do kostek. Tak nie, żeby coś. A, bo ja w ogóle miałem wypożyczonego przez zbieranie, no tak. No tak, no nic. Ale jestem wielkim Bednar, widzę. Agrisem, sorry, nie Bednar. Ten głęboś 8-metrowy. Który sobie 430 koni. Więc, no. I pług Lemken, co mnie nie interesuje. I no, więc tak. 17.00 na liczniku. Jak tam cena? 2033. Sorgo 1200, to mnie nie interesuje. Pszenica za 1000 jest. Może jutro wreszcie będzie ten dzień. Tutaj z tyłu widzę, że jest wielkie pole, czwórka. Więc ja sobie zostawię tą czwórkę na wiosnę. I zrobię tutaj sobie siebie sorgo. Myślę, że sorgo będzie dobrym inwestycją, bo sorgo nawet dużo sypie. I cena jest 1000... Na starej wersji było 1900, ale jak tu będzie 1700, to będzie kozacka cena. Dobra, więc wszystko wiem już. Dobra, ile tu? Dwa przejazdy? Nie, więcej niż dwa przejazdy. Będą ze trzy nawet. Wysypał mnie jeszcze. Dobra, on dojeżdża na syp, więc na spokojnie. Przecież pewnie i tak to wyjdzie, że po odcinku sprzedam. W tym sezonie bez rzepaku. Chyba tak, chyba bez rzepaku w tym sezonie. W tym sezonie zrobimy sobie bez rzepaku sezon. Więc... To kurde, tam... Była pszenica. 16, czyli mamy 18700 rzepaku. Dobra, niech to na razie stoi. Tam była pszenica, dobra, kosiliśmy 18 minut. I 5 jeszcze. No i dobra, orko orać karunię, tutaj teraz dwa pójdzie ten kawałek zaorać. 7 minut z kibowym pługiem. Pszenica 1200 rocznie. Na Felsbrunie to dobrze, w sensie na Felsbrunie, no na tym skupie, tak. Dobra, dam razy 15, żeby nie było. Jeżeli tak sobie to sprzedam, prawdopodobnie jutro, bo nie wiem kiedy. Czy czwórkę założę? Chyba... Tak. Ściernisko sobie do wiosny zostawię. W rzepaku. Ponieważ iż gdyż. Ściernisko sobie po rzepaku zostawię do wiosny, ponieważ iż gdyż. A, czemu tam będę pojął? Pewnie przez gospodarstwo pojedziemy.
przeżywka stoi na sklepie, to raz. A dwa, że ja tu będę kamienie zbierał. A ty... Czekaj, bo ja nie miałem kamienia gadać w ogóle. Powiem wam, że w ósemce ta baska bardziej lepiej mi się podoba. W sensie, jakby to powiedzieć. Deutsch War 8 jest po prostu ma fajną maskę, taką. Fajnie z kabiny wygląda w ogóle. Tutaj w 7 to tak... To spoko wygląda, tak średnio. W sensie ona jest taka niższa, widać. A w 8 jest ona wyższa i dłuższa. Jeżeli chodzi o serii 8. PTV. Bo tu tutaj widać, że bardziej ścięta jest. A ósemka ma taką trochę bardziej dłuższą tą maskę. Ale to... Hop, znowu tu przyjechał. A, no bo on tu miał początkowy punkt. Pierwszy raz go stąd puściłem. Dlatego może on tutaj ciągle nawraca do tego punktu. Dobra, Felsbrun stanął 1012, więc jeszcze przynęcę przetrzymał sobie. Ale rzepak zobaczymy. Muszę go odpalić tego szatana, żeby wysypać. On było 2700 chyba. Więc dawaj się, syp to szybciej. No, dobrze mówię, 2700. Stwórz pracę. Dostał do dzieły. Dobra, chłopca teraz trasy będzie szukał. Więc na spokojnie. Ja spuszczam półki, jadę dalej. 18.15. 2000. Dobra, przyhamuję ten czas, chociaż na odcinku nie było ciemno. Kurde, nie ma pełnego teraz. I czekaj. To jest... Anuluj pracę. Został zatrzymany ręcznie. Dobra, i teraz twórz pracę. Do GLW. Zacznij pracę. Tylko pewnie będzie czekał, że będzie pełną przyczepę. A to mi się tak nie chce czekać. Więc przerwij pracę. I zrobimy sobie na prosty kurs. Nie na dostarcz, tylko na przejdź. W sensie na przejedź. O. I teraz powinien się ruszyć. Robiłem mu trasę przejazdu. I powinien ruszyć. Zobaczymy, czy ruszy. Nie wiem, pomogę koledze. Może na asfalt wyjechać. Ale to nic nie da, że ja mu wyjadę na asfalt. No i tak będzie stał. Dobra, niech stoi na razie. Później nim przejadę po odcinku. A czemu tu jest?
Stwórz pracę. Ty nie masz dalszy do celu, ty. Przerwał pracę, nie może dotrzeć do celu. Się dobrze czujesz, człowieku? Przed chwilą normalnie żeś jeździł, a teraz o. No nie wiem, świrujesz, kolego. Stwórz pracę. Nie może dotrzeć do celu. A to ciekawostka. Stwórz pracę. Dostarcz do GLW. Zacznij pracę. Nie może dotrzeć do celu. No dobra, no. Skoro niby nie można, to nie będę cię kusił. Zrobimy sobie jeszcze ze dwa przejazdy w tym pługiem i będę kończył ten odcinek. Mamy 26-37 minut. Dobra, więc zrobię jednak chyba ten przejazd i skończymy. No to będzie 37,5 minuty, więc to wystarczy. Bo było 19, dobra, no tak, już mamy 37 minut. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka z Leningradu. Powiem wam, że szybko zleciał. Za dużo nie pomagałem sobie. Myślałem, że troszeczkę szybciej im zejdzie to koszenie. Ale... Orka to tak naprawdę była robota tylko na dokładkę. Żeby dopełnić te 10 minut odcinka. Więc to nie była taka moja główna robota, żeby orkę trzeba zrobić. Główną moją pracą było na tym odcinku, żeby żniwa zrobić. Żeby zebrać ten rzepak spokojnie i bezpiecznie. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Mówił dla was Kaspis12 i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, kiedy z Leningradu będzie kolejny odcinek, ale... Myślę, że raz w tygodniu na pewno. Na razie trzymajcie się, cześć!